No, Siemanko Elon, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Michał Michalski z tej strony. Zapraszam na giełdę. BitGet jest tutaj akcja SUI BG Airdrop. Polega to na tym, że oni będą mieć tutaj taki token przyszłościowy. Można to tak nazwać. No i jest tutaj loteria na ten token, czyli tak jakby możemy się załapać na airdrop, którego jeszcze nie ma. Zgaduję, że BitGet będzie miał tutaj swoją pulę tokenów SUI. Chyba mają jakieś partnerstwo albo coś takiego i można brać tutaj udział w tym losowaniu. Klikamy tutaj click to register, tak jest i mamy tak, ja mam akurat trzy głosy tutaj, znaczy trzy te etikety. Za depozyt jest jeden ticket, ja mam completed. Za trading na futures e, minimum 10 koła USDT, tego jeszcze nie zrobiłem. Complete spot trade na 1000 dolarów, to już zrobiłem. Tutaj jest zaproszenie jednej osoby, to też zrobiłem. Później są 4 osoby i 7 osób. Tego jeszcze nie mam spełnionych, także jeśli nie masz giełdy na BitGet, to zapraszam sprawdzić linki w opisie. No i tutaj jest ta loteria. I mamy tak, nagrody 5 dolarów, 2 tokeny Sui, 10 dolarów, 30 tokenów Sui, 1 token Sui, 1 dolar Thank You, to jest chyba najlepszy, i 10 BGB. Ale zgaduję, że to nie są wszystkie nagrody i w ogóle tutaj no trochę słabo to o. ja już tu losuję ale jajca o dostałem jeden a to to tak działa w taki sposób no dobra to mamy i co teraz i możemy losować dalej i kolejny jeden token no dobra to biorę kolejny I dobra, to mam trzy tokeny Sui teraz. Mam nadzieję, że będą kosztować przynajmniej ze 20 koła i będzie wszystko super. Ale to ja myślałem, że to losowanie to jest 17 kwietnia, bo ta cała akcja trwa, widzicie tutaj u góry, od, 3 mar od 17 marca do 17 kwietnia. Czyli to ja już wykorzystałem te swoje etykiety, i tutaj już w sumie jest tylko tyle. No ale dobra, ale przynajmniej te trzy tokeny tutaj mam. Jak wejdziecie sobie, to możecie tutaj o, zobaczyć, co wylosowaliście od razu. No dobra, no to w sumie od razu przynajmniej wiemy, co mamy, i już mam odpowiedź na moje pytanie, jaka tutaj jest pula. Dobra, to tu by było na tyle. Teraz wbijamy na lunch pole, bo jest tutaj tego dość sporo. W ogóle chciałbym Wam zrobić update, bo tutaj korzystałem z jednego ale jest ich tu naprawdę bardzo dużo, bo dodali nowe opcje i pokażę Wam, którego ja tutaj miałem. Miałem tu tego. Jeszcze raz trzeba. Velo 1. Ostatnio korzystałem z tego i on już się tutaj dzisiaj skończył. I tutaj są kolejne. Jest Smart. Też się skończył, bo był w tym samym czasie. GPT. GPT w ogóle rozdawał nie tokeny GPT, a dostawał USDT. Ciekawa opcja. I tutaj jest Mover. Mover to jest marketplace na Aptosie. Jest jeszcze 20... Dwa dni w sumie na tego jest tutaj IPOR, który miał testnet i wydaje mi się, że nie robiłem tego testnetu. Ominąłem go, bo słabo wyglądał, a oni teraz tutaj mają token. Dobra, i tu jest degen W tego chciałbym wbić. W sumie to wbijamy już teraz. Wrzucam tutaj, już mam prawie 2000 tych tokenów BGB, więc wrzucamy je tutaj wszystkie. Ciach, dobra, jest, siedzi. I tutaj jeszcze jest ten token TEM i teraz się zaczyna y, tydzień Arbi, czyli w każdym tygodniu będzie można tutaj zastejkować jakiś token, żeby właśnie farmić sobie ten token od arbitrum. I tutaj tak, teraz pierwsza opcja to jest stejkowanie BGB, gdzie farmimy y, Arbi to jest. Na 3 dni akurat jest to opcja, później mamy GMXa, gdzie również farmimy Arbi, to jest na 4 dni i później kolejna opcja token Magic, również farmimy tutaj Arbitrum i każdego dnia dodawane jest jeden token właśnie z ekosystemu, z sieci Arbitrum i można farmić token Arb. Jak wejdziemy sobie na ten Arbitrum Week, to tutaj mamy pełną rozpiskę, który, którego token wchodzi dokładnie. I mamy tak: BGB, GMX, Magic, to Wam pokazałem. Później mamy token Vela. Później 21 jest GNS, Arbi Inu. I Grail jako ostatni i te tokeny wszystkie będą farmić właśnie Arbitrum. Tutaj jest równa pula, w sumie za BGB jest 3000, a za wszystkie inne jest 2000 tokenów. No i wiadomo, to zależy ile ludzi tutaj będzie korzystać z tego lunchpula. Im mniej ludzi w sumie będzie korzystać, tym lepiej dla nas, dla tych, którzy będą mieć tutaj te tokeny w tym lunchpulu. Bo wiadomo wtedy musimy się dzielić z mniejszą ilością osób. Także całkiem spoko, że właśnie tu każdego dnia jest inna pula, bo wtedy będzie można sobie przerzucić te tokeny w tą najbardziej korzystną. Z tym, że no, trzeba mieć akurat te tokeny z ekosystemu Arbitrum. Dobra i to by było w sumie na tyle, tutaj jest jeszcze listing jakiegoś tokena LSD X finance ale nie znam tego projektu. No i jak zwykle, jak jest nowy listing, to można tutaj się załapać na dodatkowe bonusy, tylko trzeba pamiętać, żeby się zarejestrować. Aha, no i zapomniałem Wam dać wyników z tego launchpula Vela, więc miałem tam około 2000 tokenów BGB, które są warte, tutaj Wam to pokażę, 700, około 750 dolarów. Które przez 4 dni wypracowały wynik 340 tokenów Vela, które są warte, tutaj Wam pokażę, 3 dolary. Także mniej więcej spoko, no jak na 5 dni to wydaje mi się, że to jest dobry wynik, tam było około 70% APY. Także też będę polował na te lunchpoole z Arby, tylko trzeba się uzbroić w tokeny i tyle. Sprawdźcie linki w opisie, wszystkiego dobrego, siemanko, pozdrówki, jo!